24 pytania. Rozmowa poranka. Przedstawiam Państwu naszego gościa. Paweł Bejda, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Miło i serdecznie witam pana. Cieszę się bardzo, że możemy razem porozmawiać. Patrząc panu głęboko w oczy, widząc, co dzieje się z kącikami ust, zapytam, czy tak miał wyglądać ten rząd techniczny? Co pan sądzi o wczorajszej sytuacji w Senacie? Myślę, że dobrze by było, żeby pan zaprosił przedstawicieli. Rozmawiłem pana i taki był cel. Platformy Obywatelskiej i niech po prostu się tłumaczą za tą wtopę. Panie redaktorze, ta preambuła naprawdę jest potrzebna. No, a ja, tak, wie pan, ja już nawet też tak się myślałem, że jest potrzebna, ale wyszło jak zwykle, no. I Prawo i Sprawiedliwość oczywiście odtrąbiło sukces, no bo to co, no teraz hula i dusza piekła nie ma. Nie ma żadnych ograniczeń. No są ograniczenia, doskonale pan wie. Nie, ale umówmy się tak. O Prawie i Sprawiedliwości, bo to jest taki najwdzięczniejszy temat dla opozycji, to porozmawiamy za moment. Pan mi tutaj w żołnierskich słowach odpowiada na proste pytania. Czy pan rzeczywiście z Platformą chciałby rząd techniczny powoływać? No jeżeli ten rząd wyglądałby tak jak wczorajsze głosowanie, to powiem szczerze, tylko życzyć wam szczęścia. Panie redaktorze, ten rząd techniczny, wie pan, do czego jest potrzebny? Do tego jest potrzebny, aby Polskę przygotować naprawdę na sprawiedliwe i demokratyczne wybory. I do tego ten rząd techniczny był potrzebny i szkoda, że nie udało się, ale myślę, że wszystko przed nami, panie redaktorze. Mm-hmm. No dobrze, no proszę mi w takim razie skomentować wczorajszą sytuację w Senacie. Wie pan, bo od czci i wiary była lewica posądzana. PSL-owi jak zwykle się upiekło. Nikt na was kalumni żadnych nie wieszał ze względu na to, jak zagłosowaliście w Sejmie. A prawda jest taka, że ja nie wiem, co tam ustalaliście sobie boczkiem w kuluarach Sejmu, czy gdzieś w zaciszu gabinetów partyjno-poselskich, ale generalnie Platforma w Sejmie została osamotniona. Platforma przejęła inicjatywę i jak to mówił pan poseł Arkadiusz Iwaniak wczoraj w programie Minęła 8 tudzież 9 na antenie TVP Info, rzecz jasna, którą to stację Platforma Obywatelska ochoczo chce likwidować. Pan poseł Iwaniak był uprzejmy powiedzieć, że rzuciła lewica w Senacie koło ratunkowe dla Platformy Obywatelskiej. Okazało się, że Platforma z tego koła nie skorzystała. Wie pan co, naprawdę trudno jest komentować to, co wydarzyło się wczoraj, dlatego że przykro, że tej preambuły nie ma, bo tam były naprawdę bardzo proste zapisy, nikomu, a szczególnie Prawo i Sprawiedliwości, nie szkodzące, a jednocześnie pokazywały, w jaki sposób sprawiedliwie wydawać tą ogromną kasę, to jest 770 miliardów złotych. Ja nie wiem, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość bała się tej preambuły jak diabeł święconej wody. Oczywiście odżegnując od czci i wiary. Ale to przepraszam, ale to znowu pan wraca na temat PiSu. To przez PiS wczoraj ta preambuła nie przeszła, chce mi pan powiedzieć. No, nie róbmy żartów sobie. Proszę zobaczyć, jak ważne to było wydarzenie, skoro Prawo i Sprawiedliwość robi konferencję. Mówi, że przegrała totalna opozycja, wygrała Polska. Nie, ja powiedziałbym inaczej, nie, że ale przegrała to muszę panu powiedzieć, dobrze, że pan zwrócił uwagę na to, panie pośle. Wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Nie, no wczoraj przecież, jak wiemy wszyscy, w Senacie rządzi demokratyczna większość. Wie pan, demokratyczna większość, to jest wielokrotnie powtarzane. Cieszę się, że pan to zauważył. Proszę? Cieszę się, że pan to zauważył. Również Prawo i Sprawiedliwość to zauważyło. Ale że demokratyczna większość rządzi w Senacie, natomiast to w Sejmie, ja rozumiem, że pan poseł Bejda nie ma demokratycznego mandatu. No. Takim, panie redaktorze, takim chytrym planem również było to, w jaki sposób dokoptować do Prawa i Sprawiedliwości panią Lidię Staroń. Ale myślę, że jeszcze o tym też porozmawiamy. Porozmawiamy. No to w takim razie kończąc wątek senacki, ale wreszcie pan udzieli odpowiedzi pełnej. Przez kogo wczoraj ta preambuła nie przeszła? No przez PiS to oczywiste, ja wiem, ale tak naprawdę. Oczywiście przez Prawo i Sprawiedliwość. O, no tak. Tak, słusznie pan to zauważył. I do tego ręce dołożyli senatorowie Platformy Obywatelskiej. Mhm. Czyli to przez Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim ta preambuła no, nie przeszła. Przecież tak? Głosowali przeciwko tej preambule. No, ale przepraszam, ale to jeszcze raz w takim razie pytanie dla tych, którzy dopiero się włączyli. Kto ma większość w Senacie, panie pośle? Panie redaktorze, pan pyta, przez kogo ta preambuła nie przeszła. No, to jeszcze raz, to cofam to pytanie, ponieważ będzie pan nawiązywał do PiSu pewnie, niczym Katarzyniarz.
przez tych, którzy głosowali przeciwko preambule. Więc byli to posłowie, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości i senatorowie Platformy Obywatelskiej. To proszę mi przypomnieć, kto ma większość w Senacie? Panie redaktorze, większość przy głosowaniu mają ci, którzy głosują w tej większości. W tym przypadku Prawo i Sprawiedliwość było w większości. Panie pośle, jest to logiczne? Kto ma większość w Senacie? Ale jest to logiczne, czy nie, to co powiedziałem? Znaczy, powiem tak, większość w Senacie w danych uchwałach, w danych ustawach mają ci, którzy głosują za danym tematem. Profesor Tomasz Grodzki, jakie ugrupowanie reprezentuje Michał Kamiński? Jakie ugrupowanie reprezentuje? Proszę mi pomóc w takim razie. Panie redaktorze, mamy 12 minut. Ciągnie pan z lubością. No tak, a pan niczym Senat. Ten węgorz, tudzież piskorz wije się i wije i nie chce powiedzieć wprost. Ale przecież to jest oczywiste. Panie redaktorze, to jest oczywiste. Jest w Senacie demokratyczna większość. Natomiast większość tak samo i w Sejmie. Jest Zjednoczona Prawica, która ma większość, ale są takie tematy, w których Zjednoczona Prawica przegrywa i wtedy większość ma opozycja. Logiczne jest to, co mówię? Tak, no to jest jak najbardziej logiczne, ale proszę mi powiedzieć, kto 23 dni wstrzymywał ustawę ratyfikującą? No, PiS? Tylko pytanie, panie redaktorze. Nie, ale proste pytanie, prosta odpowiedź, panie pośle, nie zbywamy zaraz się nawzajem. Zaraz odpowiem. Tylko proszę powiedzieć, dlaczego takie larum Prawo i Sprawiedliwość podnosi, że w terminach Senat może dyskutować nad między innymi, skoro nie było możliwości dyskusji, nad sposobem wydawania tych olbrzymich. Panie pośle, ale jak nie było dyskusji, jak była dyskusja i chociażby postulaty Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej w tym nowym ładzie, a przepraszam, w programie odbudowy zostały uwzględnione. No co mi pan bajki opowiada? Panie pośle, pora jest wczesna. Dobrze pan to zauważył. 18 minut do godziny 8 zostało, a pan chce powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość telepatycznie łączyło się z panem posłem Bejdą i tam z głowy wyciągało mu te pomysły. No przecież spotykaliście się i rozmawialiście. To jak nie byłoby tego nowego ładu, gdyby nie pieniądze z Unii Europejskiej. Tak jest, zgadza się. Bezwzględnie te pieniądze są potrzebne. Rozmawialiście z PiS-em w sprawie Krajowego Programu Odbudowy, tak czy nie? Panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość, co mnie cieszy, zassało niejako z naszego programu wiele punktów dotyczących, które się znalazły. Czy nakłady na rolnictwo zostały zwiększone, panie pośle? Tak, oczywiście to zostały postulat? Zwiększone, chociaż nie jest to jeszcze w sposób satysfakcjonujący. A czyli to był postulat, proszę mi przypomnieć? No, postulat Polskiego Stronnictwa Ludowego. A skąd Prawo i Sprawiedliwość dowiedziało się o tym postulacie? A z konferencji prasowych, z myśli pan, że siedzieli w PiS-ie i wasze konferencje oglądali. A nie, uważa no powiem pan, szczerze, że nie? Traktuje mnie pan rzeczywiście jak pacholęcie. Niech pan nie lekceważy Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja nie lekceważę Prawa i Sprawiedliwości, tak samo jakby mi przez głowę nie przeszło. Lekceważenie Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, panie pośle. I tam są ludzie, którzy obserwują wszystkie konferencje prasowe. Wywiad w Prawie i Sprawiedliwości naprawdę jest dobry. Wywiad. Czyli to służby wywiadowcze Prawa i Sprawiedliwości dowiedziały się, o czym myśli PSL i dlatego w tym programie krajowym odbudowy te wasze postulaty się pojawiły. Wie pan proszę, co? Proszę, niech pan nie trywializuje. Czy pan uważa, że politycy z Prawa i Sprawiedliwości nie oglądają konferencji prasowych opozycji? Oglądają. Panie pośle, no widzi pan, nie tak, wiem. Także samo i my oglądamy konferencje prasowe Zjednoczonej Prawicy. No przecież to jest normalne w polityce. No czy tak nie jest? No i po konferencjach bez żadnych spotkań akurat wasze postulaty się pojawiają i dlatego tak ochoczo głosujecie za nimi w Sejmie. A ja powiem szczerze, jestem wysoką blondynką długonogą, tak? No panie pośle. Jak z taką lubością pan wpycha nas w ramiona tej modliszki, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość. Nie, ja was nie wpycham w ramiona modliszki, panie pośle. Co z Ireneuszem Rasiem? To prawda, że na początku czerwca do was dołącza? Nawet gdybym wiedział coś na ten temat, to logicznie wie, że... No przepraszam, ale nie powiem teraz. Ale dlaczego? No Piotr Zgorzelski w miarę ochoczo o tym mówi, a pan poseł Bejda ma jakieś opory. No nie rozumiem. Ja nazywam się Paweł Bejda, pan marszałek Zgorzelski nazywa się Zgorzelski. Ja mam taki sposób wypowiadania się i nie wychodzę nigdy przed szereg. Daj Boże, dla tego typu ludzi o takich poglądach jest miejsce w Koalicji Polskiej. No, oprócz Rasia, kto jeszcze do was dołączy? Panie redaktorze, zapraszamy wszystkich, którym bliskie są poglądy
nasze centrowe o korzeniach chrześcijańskich, łączące tradycje z nowoczesnością, budowanie takie centrum politycznego naprawdę ma ogromny sens. Proszę zauważyć, co się dzieje po prawej stronie. Proszę zauważyć, co się dzieje po lewej stronie. Proszę zauważyć, jak w tej chwili zachowuje się Platforma Obywatelska, w jaki sposób wraca tutaj do Senatu, robi bardzo proste wtopy. Dlatego też jest potrzebne silne centrum, no, które brawo, będzie stabilizowało. Ile to jest? 11 minut pana dusiłem i powiedział pan, że Platforma Obywatelska zrobiła w Senacie wtopę. Pewnie będzie telefon z Platformy Obywatelskiej za moment, chociaż pora jeszcze wczesna. I będzie tak, jak mówił to marszałek Zgorzelski, nagrany z nienacka przez dziennikarkę jednej ze stacji komercyjnych, które wczoraj nie zostawiły suchej nitki na tym głosowaniu senackim. Bo wyszła parodia, panie pośle. Taka jest prawda. Czy to tak nie jest? Tak jest, taka jest prawda. No taka jest prawda. Paweł Bejda, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dziękuję. Miło mi było. Dziękuję, jak bardzo miłego dnia życzę.